Nowoczesna edukacja powinna przygotowywać ludzi do życia i pracy w zmieniającym się społeczeństwie. Szkoła nie może być oderwana od życia. Trzeba zatrzymać lawinę testów i egzaminów w polskiej szkole. Uczmy praktycznych umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych, chemicznych, informatycznych. Więcej edukacji obywatelskiej, prawnej i ekonomicznej. Aby młodzi ludzie mogli odnaleźć się na rynku pracy, powinni mieć dobry zawód. Powinni go świadomie wybierać. Trzeba odbudować szkolnictwo zawodowe w Polsce. Zamiast testów i egzaminów wiedzy, diagnoza predyspozycji i zdolności uczniów. Bez dobrych nauczycieli nie będzie dobrej edukacji. Ranga zawodu nauczyciela musi wzrosnąć. Trzeba promować nauczycieli profesjonalistów, nauczycieli z pasją. Mamy w Polsce mądrą i zdolną młodzież. Nie marnujmy ich pasji i talentów. Młodzi ludzie muszą mieć szansę na dobrą pracę i lepszą jakość życia. Szanowni Państwo, 25 października nie wybierajmy mniejszego zła. Wybierzmy nowoczesną edukację. Małgorzata Kamińska, kandydatka do Sejmu RP, numer 2 na liście Nowoczesnej Ryszarda Petru.